Cześć, tu Madzia, witajcie w kolejnym odcinku z serii Marta is Dead. Jesteśmy w tym momencie Julią i odtwarzamy tak jakby te wydarzenia z 16 lipca, gdy Marta umarła. Teraz już wiemy, że Marta mogła mówić, Marta wszystko słyszała. Tak, tutaj na nowo mamy... Martha hadn't woken me up as we had agreed, and I always overslept. Tak, teraz my możemy tutaj... jeszcze się tu obrócę, czy coś jest do sprawdzenia. Możemy to zobaczyć troszkę z innej perspektywy niż wcześniej, prawda? Dobrze, myśmy się ubrali wtedy w ubrania Marty, prawda? There was a dress missing from my wardrobe. Tak, bo Marta założyła naszą. A patrzcie, czy matka nie mogła się gapnąć? Patrzcie, Julia zawsze nosi torebkę. Marta chyba nie miała takiej torebki, co? Martha wasn't there and we were supposed to go to the lake together. She even made her bed, which was unusual. I thought mother woke up early, despite her medication, and asked her to do something. I simply decided to go out and take the photographs by myself without Martha. Dobra, ja tu jeszcze tak stanąłem, poczekałam, bo chciałam zobaczyć, czy możemy w kalendarz zajrzeć, ale jednak nie. Dobra, to wychodzimy tędy. Nie, my tutaj tym razem już nie mamy możliwości skorzystania z telefonu i tak dalej. My musimy w tym momencie skupić się tylko i wyłącznie na tej historii i o tym, co już tu wiemy. It was a foggy morning, but it was no longer dawn. It was a sign of something terrible. My mother had killed her beloved Martha with her own hands. I had then taken her place, usurping the throne of her affection. She would have never forgiven me. I had real reason to be afraid. I searched for one of Daddy's pistols to defend myself. What a stupid little girl I was. In spite of everything, that roll of film still needed developing. Even if it didn't prove she was guilty, I also wanted to search for proof of Martha's pregnancy. Okej, okay, czyli cmentarz, nowy rozdział. Powróciliśmy już z tej historii, trochę retrospekcji można powiedzieć. Dobra, zobaczmy co tu. Tak, kardy się jeszcze nie postawiłam, tasowanie. Dobrze, nie. Dzisiaj będą pierwsze karty. Głupiec. I mustn't care about what people think. To prawda. Or fear will prevent me from facing the music. It will be very difficult to recover from the mental collapse. Ile kart się wybierało? Nie trzy? Wrażenie ostatnio, że wszystkie możemy odkrywać. Znowu śmierć. To prawda. Dobra. O, mamy koło fortuny. To chyba to jest za losowanie codziennie kart. Dobrze. Co jeszcze mi tutaj? Dziennik mamy. Patrzcie, dziennik nam się zaktualizował. 21 July. Lapo is dead. They shot me in the back when I discovered his body. I thought I had hit rock bottom. These are soulless, empty days. After so many awful events, I finally managed to meet the White Lady. Or so I believe. The line between reality and dreams is becoming less and less clear to me. I thought a lot about her words, but they didn't shed any light on my assumptions. They kept ringing in my mind. Maybe I will understand when the time comes. Now I know for certain that it was Mummy who killed Martha, when she thought that she was me. Only a week ago, all of this would have seemed impossible. I just need to find the proof, so she can pay for what she has done.
Okej, wysoka kapłanka. Być może to też zaczytanie całego pamiętnika. Dobra, tutaj już nam nic nie tego. Co nam mówią zadania? Klisza w sukience to gazeta. Tak, gazetę musimy jeszcze dzisiaj przeczytać. Biała dama skończone. Dalej nie wiemy tu z notatką i tutaj nie wiemy z tymi. Właśnie nie wiem, czy teraz przeskoczyć na te zadania, słuchajcie, z. She leaves them everywhere. I think she's having too many and too often. Dziwny jest ten obraz wyszedł tej matce. Nie wiem, czy teraz nie pójść i nie zadzwonić do tych numerów, nie? No tutaj mamy, widzicie, taką możliwość. Czy ja u siebie coś mogę? Czy ja teraz cały czas mogę już się dostać do tego? Nie. No, widocznie jest nam to potrzebne. Dobra, chodźmy przeczytać gazetę, bo to dla mnie też jest dość istotne. A w międzyczasie ja się jeszcze zastanowię z tamtymi tymi. Gdzie ty masz ten telegram? Masz wiadomość, dobra, zaraz. Najpierw gazetka. The New Zealanders conquered Tavernelli in the eastern sector of the battlefront. The troops of the 2nd New Zealand Division, British 8th Corps, conquer Tavernelli. The 6th South African Armored Division advances on the heights near Greve, conquering the peaks of the Dimini and Philly Mountains. The 4th Division reaches San Giovanni. Bombings. Damage caused by the bombings between Florence and Siena continues to increase. After the disaster at Poggibonsi, rubble and power cuts are the order of the day. Attack on Hitler. After an attack carried out by a group of traitors, Hitler's words are, "In having escaped, I see a sign of the duty incumbent on me to continue my work." Sabotage of the phone lines in La Romola. Telephone cables have been cut, causing danger to general safety. Any damage to the information service facilities is punishable by death. Dobrze, teraz tak, wiecie co, bo ja się obawiam po prostu, żeby... to jest tak jakby wątek główny, mam wrażenie, nie? My to przeczytamy, ale ja bym sobie wzięła tak, tego nie może... Nie, idź na cmentarz. Ciało Marty. Oj, to może być drastyczne. Tego nie możemy. Ale ja bym przeszła dzisiaj na te numery. Boję się, powiem, że... to sobie weźmy po drodze. Że skończyłem wątek główny, a pobocznych nie zrobimy. A chciałabym je mieć zrobione. Following your call, we have received a telegram from Dr. D. Your request has been accepted. As soon as the police station issues authorization, we will send for the girl. While we wait, to avoid the girl taking any extreme actions, as per the fears you have expressed, we ask that you trust in the advice of her treating physician. I thank you for your generous and charitable donation to our institution. Director S. Volterra Psychiatric Hospital. Stara nas do psychiatryka chce oddać. Now that she has discovered everything, she wants to lock me up in an asylum. Or maybe even worse, she wants to kill me and have everyone believe it was suicide. She is preparing all the finer details. Dobra, dobra. Zobaczę, co tu dali. I będziemy dzwonić. Dzwonię do psychiatryka, że my nie chcemy. A to już czytaliśmy. To ja już pamiętam. To było przy trumnie Marty w tam. No. Dobra, to tak, dzwonimy. Tylko teraz, niech ja tutaj... Mamy pod ten numer zadzwonić, ale też tutaj to wszystko mamy, więc dobra, po kolei, cmentarz. Czy ja muszę zapamiętywać te numery, że tak się zapytam? Tutaj obok są, czekajcie, doktor, szpital, jest cmentarz. O, patrzcie, 65, 37. W ogóle ja w drugim czy w trzecim odcinku miałam dywagację na temat tego, że takie numery były krótkie. A mi się przypomniało, jak byłam no, dzieckiem i mogłam mieć 5-6 lat i u babci jeszcze takie numery krótkie były. Dobra, zobaczymy, co na cmentarzu powiedzą. O! Matka. Hello, it's Irene Kay. Yeah? Yeah, and what do you want from me?
No, matka nie jest spokojna, nie? How dare you, you disrespectful cretin? Oh, and I'm the rude one. You're the one who's a filthy traitor. Just look at this bitch. He must be going crazy. I don't believe for one second that Mummy would let him treat her this way. Sheer madness. O co mi tam poszło? Dobra, cmentarz, niemieckie dowództwo, 1185. Nie wiem, co tam się mogę dowiedzieć, ale okej. 1185. I have no reason to call daddy's command. No, ale przecież kazali, no to o co, Kaman? No dobra, nie zatrybiło. Pasmanteria, doktor, psychiatryczny, karabinieri. No to po kolei, pasmanteria. Jest tutaj, jest. 69, 87. 69. 8. I 7. Hello, Maria speaking. How may I help? Matka. Hello, Maria. It's Irene Kay. What is this? Some sort of bad joke? I know Irene very well. Oi. And you are definitely not Irene. Dobra, to jeszcze raz. Mama może się teraz nie pogniewa. 69. Teraz się podamy za przyjaciółkę. 80 i 7. I've already called this number. What use would there be? No bo nic się nie dowiedzieliśmy, no tej. No ale dobra, jest zatrybione. Doktor. Dobra, dzwonimy do doktorka. Teraz pytanie, który doktor? Dobra, weźmy tego spod 65. 65. 90. 3. Lavrovella, doctor surgery. How may I help? No matka. Hello, it's Irene Kay. Please wait a moment. Tak siebie, no to po co? Doctor, it's that strange girl. A wiedzą. Irene's daughter. Hi, Julia. Yes, it's me, doctor. It's Julia. Excuse me for. Don't worry, Julia. You needn't be ashamed. How are you? Any chest pain? I'm okay, doctor. The pain is almost gone. But mother seems to be getting ill again. I mean, in the head, basically. I saw that she is taking that medicine again. Pervitin, I think. Irene is very shaken by everything that's happening, but I don't think there is any need to worry. I saw her recently and she's doing well, all things considered. Pervitin was made illegal in Italy a few years ago now, so I wouldn't have prescribed it to her. But they say that it is still used in the army. Maybe they could give you some information at the German command. I must go now, Julia. I will come to see you soon. Czyli teraz mogę do niemieckiego dowództwa zadzwonić. But I'm sure it won't be hard to find amongst father's things. Oś to szmasz, marudzisz i dziwaczysz. Niemieckie dowództwo, dawaj, jedna... Nie, dwa! Mogę do kogoś na dwa zadzwonić? Nie. Weź, pomyliłam się. Dawaj jeszcze raz. 11, ile tam? 85. Dobra. 11. 80. 5. Command of San Vincenzo Atori. Identify yourself. Matka, będzie prościej. Irene Kay, wife of General Edek Kay. I need some information concerning Pervitin. Please wait a moment.
What is it, Mrs. K? Would you like us to send you more Dla męża. Via your husband? Dla męża. I wouldn't know, madam. We give it to the soldiers and they are very satisfied with it. The guys carry out night watches far more effectively. They also manage their hunger better and are far more active. We have, however, seen a few signs of anxiety and cardiac arrhythmia, but only a few. We think these are unrelated to the use of the drug, though. Mm-hmm. To teraz gdzie jeszcze Don Attilo? To do niego zadzwońmy. Pan Don Attilo 69. Strasznie lubił ten numer, jak ja widzę. 69 38. A to my możemy pomóc. Can you help me, Father? It's Julia Kay. You know what's happened, right? I know everything, Julia. Now calm down. You can talk to me whenever you want. Come see me at the church in town. Czeka nas wycieczka jakaś? Kto jeszcze został? Ale przecież zadzwoniliśmy do Don Attilio. Jeszcze raz może? Może jeszcze o Lapo musimy zapytać, nie? 69, albo nie, ta kolejność, tak jak tutaj z tą, tym, z dowództwem. 38 tam było, tak? Tak. Albo znowu powie, że po co drugi raz dzwonię. Not now. Aha, no jak nie teraz, to potem. Dobrze, to kto jeszcze został? Szpital psychiatryczny i karabinieri. Nie wiem, czy karabinieri coś zrobią. To po kolei najpierw psychiatryk. 0782. 0... 7... 8... 2. Nie wiem, czemu tam z tym księdzem, no, czy kto to był. Nie zatrybiło. Volterra Psychiatric Hospital. How may I help you? Hello. We recently requested the admission of Julia Kay to the hospital. I just wanted to know whether it would be possible to cancel the request. I'm sorry, but the request was issued by the municipality where you reside, madam. Any revocation of the request should be passed by them. Only they can decide whether to approve of the cancellation or not. Have you already received the telegram confirming that we have taken charge of the request? No tak. Yes, I just received the telegram. Okay, so the admission will continue at this time. You can get back in touch with our institution later for more information. Please bear in mind that everything will depend on the designated doctor's assessment. Please come here in person around 1 month after the admission. Thank you. Goodbye, madam. A, więc trochę kicha z tego. Dobra, to karabinieri. I znowu 69. Gdzie te karabinieri? 69 i 78. Co ja tam mogę się dowiedzieć od nich? Informacje? Hi, I was hoping to hear whether there has been any development on the investigation into the murder of Julia Kay. Wait a moment, please. Who's calling? Matka. I am Irene Kay, Julia Kay's mother. Mrs. Kay, forgive me. I didn't recognize your voice. Unfortunately, I don't have any real news. We are following up on some suspects. We assume we're with the boy who was killed in the woods outside your house. They seem to be planning something else. But your husband is probably the best person to ask about that. Dobra, nara. Thank you. Goodbye. Goodbye, madam. Wiecie, kultura wymagała, żeby się pożegnać. Dobrze, no to teraz jeszcze raz został Don Attilio.
Zaraz spróbujemy, to jest też znowu 6-9. No już raz dzwoniliśmy, więc nie wiem, czy nam teraz to zatrybi. 38, można byłoby o tego lapo z... Nie, 7! Nie ma takiego numeru. I should try again. No, tak myślę. 6, 9, 3, 8. Pamiętaj, sam jeszcze używałam takiego telefonu, ale ile lat temu to było? Not now. No, dobra, to później zadzwonimy w takim razie. Ale, propos numerów, tu mamy wszystko, ale jeszcze tu jest numer 6934. Zadzwonimy pod ten numer. Kolejna 69. 69. 3. 4. You've called this number. Damn, Lapo must be dead then. Rest in peace, fair comrade. Yes, Lapo is dead. I am No, no, don't talk. We don't need to know who you are. By calling this number, it means Lapo wanted you to complete his work. A telephone cable near the house of German General Erich K. has to be cut. One goes to the house, but there's another cable we suspect is connected to a secret base. That is the one that has to be cut. If you see any German vehicles around, let us know immediately. We won't use this number anymore. It's dangerous. Use a telegraph. That will be safer. I hope you know how to use them. Otherwise, you'll have to come up with something. This is important. Frequency X. Before the message, telegraph town on fire to identify yourself. Long live the homeland. Long live the liberation. Should I sabotage the cable and become a spy? I don't know. My father is German. It would be like betraying him even though he himself hates this war. But what happened to Lapo and those guys? I can save someone's life. Maybe I should try. Or maybe I can talk to Daddy about it. He may be able to advise me on what to do. Don't even know the first thing about all this. What were you thinking, Lapo? O! Wiecie co, pogadamy z ojcem, bo tyle cyrku, co już się tutaj wydziało, to lepiej niech on wie. I decided to tell my father everything. I loved him very much, so I couldn't do such a thing in secret. I didn't understand anything about these things. I would have acted without knowing what I was doing. Daddy told me to agree to their requests and report everything back to him. He implored me not to get myself into any trouble. Like all fathers do. To cut the cable, I will need sharp scissors. Tailor scissors should be fine. Masz. Żeby nie było, masz. Dobra, teraz tak, przednij ten. Ale telefon, czy ja mogę teraz do tego zadzwonić? No bo dręczy mnie to, dlaczego nie zatrybiło nam poprzedniej rozmowy. Czy ja źle ją wykręciłam, czy jak? Czy powinnam od razu o Lapo zapytać? Dobra, dzwonię ostatni raz i jak coś idę, ten przewód przetnę. Not now. No to jak będzie to teraz, to mi powiedz, to ja wtedy zadzwonię. Dobra, to teraz tak. Tu jest przewód, dobrze. Idźmy tam. Teraz tu jest zejście do piwnicy. Rower zakazany. Ale w sumie na dobrą sprawę przecinanie przewodów również jest obecnie zakazane, wiecie? Czekajcie, to będzie ten. Chyba ten. Ten. Dobrze, idziemy. A jeszcze w tej grze na słupie mnie nie było, wiecie?
No fajnie, wylazłam. I co dalej? Ja nie widzę tutaj... Nic, co ja bym mogła tu zrobić, wiecie? No, nożyce miałam. I have to report its location via the telegraph hidden near the cowshed. Daddy probably asked for a garrison after all that has happened. I should report its location via telegraph. No dobra, ale o, teraz mogę przeciąć. Towards the house and then keeps going, so it must be the right one. Okej. Okay. Dobra, czyli mam rozumieć, że mamy to. Tak, poproszę na dół, tylko tak od razu, szybko. Dobrze, zanim w ogóle ten telegraf, ja chcę zobaczyć jeszcze, co po pierwsze mam w ekwipunku, po drugie, kwestia zadań, co nam tam zatrybiło. Właśnie zaktualizowano cel, zobaczmy. Tutaj jest ten przewód. Znajdź telegraf i użyj telegrafu i zapamiętaj hasło Płonące Miasto. Szczęśliwy pokój, tu się nie dostaniemy i dziwna notatka. Idź na cmentarz. Dobra, chwilowo może sprawy rodzinne zostawmy. Gdzie jest ten telegraf? Tu. Aha, dobra, czyli mamy iść tamtędy, co... Jakieś samoloty nam latają. Tędy, co z reguły idziemy do lasu. A powiem wam, że zdecydowanie ładniej to wszystko wygląda, jak świeci słońce. Czy ja tędy miałam przejścia wcześniej? Nie, być może ono było z drugiej strony. I was afraid of animals when I was little. I never approached them alone. Że ja tak się zapytam, dlaczego te zwierzęta są martwe? Oh no, the fence has been destroyed. Kurki nawet nam ubili. Z czego jajecznicę z bekonem zrobię? Okej. Okay. Co... Nie, co tu się wydarzyło? Czekajcie, krowę mogę chyba zmacać w jakimś stopniu. Could it have been wolves? No, trudno mi powiedzieć. Raczej kury by zdążyły trochę chociaż uciec. Patrzcie, świnkę nam też zabito. Czemu te wszystkie zwierzęta są martwe? Co to w ogóle tam za list wisi? Dobra, kozę nawet nam zabili. Co to jest? Nazi fascists at the stake. What? Who could have done this? What did these poor creatures have to do with anything? Nie, no tutaj jakaś gruba akcja wyszła z tego, co widzę. Z tymi zwierzętama. Zwierzętoma, chciałam powiedzieć. Dobra, czy tam było koło tej kozy jakieś wyjście? Dobra, to przez to przejść? A gdzie tam? Dobra, to idziemy naokoło. Tędy, którędy weszliśmy. Dobrze, tutaj już nic więcej nie widzę. A tu jakieś króliki były, czy coś? To jeszcze żywe? Może zabrali. Dobra, gdzie jestem? Aha, tu ma być to. The box is empty. The telegraph would have been installed nearby. Może w tym? A tutaj coś. The generator. It's very important these days as the power goes out often. They moved it here from our house. A czy ja młotek mogę wziąć do samoobrony? The telegraph must be hidden in one of these feed bins. Okej. No panie. Every message with the code word. I saw the tank on the road and the road is near the house. I guess I have to communicate something like that. To normalnie enigma, słuchajcie. Pokażcie mi zadania, gdzie to jest. To robimy teraz to. Użyj telegrafu i zapamiętaj o Płonące Miasto. Czyli musimy powiedzieć o czołgu. I wysłać telegraf. Kropka. Podążaj po kropkach lub kreskach, aby otrzymać prawidłową literę. Kropka, kreska.
W ogniu. My mamy jak? Miasto. Płonące miasto. Przyjęcie, pozycja, zostawić. Potwierdzał. Nie ma płonącego miasta. Jest w ogniu. Miasto. Zlokalizowano w pobliżu, zostawić słup, pozycja, plac. Dobra, wiecie co? Ja tak myślę, że my sobie to rozkminimy w kolejnym odcinku, powysyłamy sobie telegramy. Dzisiaj była telekomunikacja polska, jutro będą telegramy niemieckie. No i jakoś to ogarniemy. Dobrze, kochani, ja się na razie z wami żegnam. Dziękuję wam bardzo serdecznie za obejrzenie tego odcinka i widzimy się niedługo w kolejnym, tak więc trzymajcie się. No i cześć.